Cześć kochani, tarczysta fauny, witam was serdecznie, jak zwykle, tradycyjnie w niedzielę. No tydzień temu były tylko orzeczenia, nie było programu, nie było podcastu, nie było filmu, niezależnie jak to nazwiemy. Mam nadzieję, że mi wybaczycie lenistwo moje świąteczne, a dzisiaj już przystępuję do pracy, już jestem specjalnie dla was, już dla was nagrywam film. Kochani, temat na szalenie interesujący. Przyszłość Niemiec. Jaka będzie przyszłość Niemiec, jaka będzie przyszłość niemieckiej gospodarki? Temat dla nas jest bardzo interesujący z oczywistych powodów, bo niejako dotyczy nas bezpośrednio. Właściwie własnej gospodarki, własnego przemysłu nie mamy. Nasza gospodarka jest ściśle powiązana z gospodarką Niemiec. Aż mi się tak cisnęło na język wielkich Niemiec. W każdym razie, że możemy zaklinać rzeczywistość, ale jest jak jest, własnego przemysłu nie mamy, nowych technologii nie mamy. Podziękujmy politykom, którzy nas tak pięknie załatwili. O nich jeszcze będzie za chwilę. A de facto jesteśmy krajem trochę taką niemiecko-amerykańską półkolonią, uważam. Tak? No bo tutaj mamy w Polsce montownię niemieckich samochodów. Nie możemy, Unia nie pozwoli nam nigdy dopłacić, dofinansować własnego przemysłu, własnego biznesu, ale do niemieckich samochodów, do niemieckiego przemysłu w Polsce dokładamy. Jeśli więc ta gospodarka niemiecka, jak w tej chwili wszyscy eksperci są zgodni, nie rokuje najlepiej, łapie zadyszkę i wchodzi w recesję, siłą rzeczy odbije się to na naszej ekonomii i na naszej gospodarce. Także sprawdzimy dzisiaj wszystko to, co czeka Niemcy, co się wydarzy w Niemczech, w niemieckiej gospodarce, czego możemy oczekiwać i sprawdzimy Olafa Scholza. Sprawdzimy Olafa Scholza, który jest głową niemieckiego państwa, jest tak zwaną osobą decyzyjną w niemieckim państwie, zastosuje rozkład zwany rentgenem. Rozkład, jak sama nazwa mówi, prześwietla daną osobę na wylot. Każdy z was może u mnie taki rozkład sobie zamówić odnośnie dowolnej osoby. Może to być partner, partnerka, osoba, z którą wchodzimy w relację, podejrzany przyjaciel, może nie do końca szczery, którego podejrzewamy, że może jest fałszywy, znajomy z pracy, wspólnik w biznesie, czy też szef, czy też pracodawca, albo odwrotnie pracownik, albo osoba, od której na przykład kupujemy mieszkanie, czy chcemy coś kupić. Rozkład zwany rentgenem odpowiada na kluczowe pytania, jakie są intencje tej osoby wobec ciebie, jakie są oczekiwania tej osoby wobec ciebie, jak cię postrzega ta osoba, co tobie da, jakie jest jej ogólne nastawienie do ciebie, co ukrywa ta osoba, czego ty oczekujesz, co możesz z siebie dać, obraz relacji w chwili obecnej, działania osoby względem ciebie w ciągu kolejnego miesiąca i w jakim kierunku zmierza relacja. Tutaj oczywiście będzie wszystko o relacji niemiecki przywódca i jego państwu. Kochani, ale nim przejdziemy do tematu, dzisiaj wiadomo, jaki mamy dzień. Dzisiaj mamy dzień wyborów i z mojej strony jeden apel. Pewnie mogliście się zorientować, ci, którzy oglądają moje programy, wiedzą, że ja mam bardzo wiele zastrzeżeń do wszystkich polskich partii mainstreamowych, do wszystkich polskich partii ze sceny politycznej. I nie są to bezpodstawne. Nie wzięło się to z niczego. Jest więc jeden apel dzisiaj do was, kochani, żebyście nie upolityczniali tych wyborów, bo partiom politycznym bardzo zależy na to, żeby upolitycznić te wybory. Tak? Mamy na naszej scenie politycznej niekończący się gombrowiczowski pojedynek na miny między PiS-em a PO. Trochę takie dzieci z piaskownicy. Ty zepsułaś, nie, to ty zepsułaś, to ja tobie też zepsułam. Nie, ty taka jesteś, ty owaka. Oni wciągają nas w tą grę, manipulują nami w ten sposób, skłócają naród, napuszczając jednych na drugich, co jest w ich interesie, bo betonują tak naprawdę scenę polityczną, nie dopuszczają, zresztą tak jest to wszystko skonstruowane, żeby nie dopuszczać kandydatów niezależnych, którzy by podważali istniejący stan rzeczy i mogli naruszyć, nie daj Boże, interesy panujących nam miłościwie partii politycznych. Dlatego chciałbym, kochani, żebyście głosując nie kierowali się sympatiami politycznymi, tylko głosowali na konkretnych ludzi. Jeżeli na przykład we Wrocławiu, w Krakowie czy w Łodzi, nieważne jaka formacja polityczna jest u władzy, a miasto rozkwita, miasto ma się świetnie,
Proszę bardzo, no to głosujcie na nich. Jeżeli jest inaczej, jeżeli jak w Poznaniu, ja mieszkam akurat w Poznaniu, uważam, że miasto nie rozkwita, a wręcz przeciwnie, wręcz podupada, wręcz ginie poprzez niekończące się przeciągające reformy, remonty, które paraliżują miasto, wywołują paraliż komunikacyjny, ludziom się coraz mniej chce wychodzić z domu. Odbija się to na lokalnym biznesie, na drobnych przedsiębiorcach. No to niekoniecznie na tych ludzi musimy głosować. Rozbawił mnie ostatnio minister Sikorski, z zawodu chyba minister, już można o nim powiedzieć, który gościł w Poznaniu, zawitał na odnowionej nawierzchni Starego Rynku w Poznaniu, bo była nam bardzo potrzebna nowa nawierzchnia na Starym Rynku w Poznaniu, która kosztowała fortunę, której remont ciągnął się kilka lat i chyba wykończył drobnych właścicieli lokalów na Starym Rynku, drobnej gastronomii, pubów. Generalnie życie ze Starego Rynku uciekło podczas tego remontu, za to wrócił teraz Radek Sikorski, skakał po nowej nawierzchni Starego Rynku i mówi: o, patrzcie, jaka świetna, tymi ręcami zrobiliśmy i to jest dobra władza, na takich ludzi głosować. Zapytany natomiast o strzelanie, jako minister spraw zagranicznych został zapytany nie bez racji o strzelanie konwoju z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy, ostrzelanego przez wojsko, przez armię Izraela. Odparł, że nie będzie się wypowiadał, bo on jest tu prywatnie, on jest tutaj na urlopie. Przypomnę, że w wyniku tej bandyckiej napaści na konwój z pomocą humanitarną zginął też Polak. No, ale Radek Sikorski nie będzie się wypowiadał. Nie bez racji, kochani, ja nagrałem kiedyś film, bo właśnie o tym panu. Też zastosowałem rozkład zwany rentgenem i też przedstawiłem jego biografię, bo tutaj nawet nie trzeba tarota, nie trzeba tu jakiejś zdolności do jasnowidzenia, ale przedstawiłem fakty z życia pana Radka, pieszczotliwie zwanego Sikorskiego, pieszczotliwie zwanego Radkiem, bo jego życiorys jest na tyle sam w sobie ciekawy, że niejako pokazuje nam prawdę o tym panu na talerzu. Zachęcam do obejrzenia filmiku. A teraz już przystępujemy do rzeczy, do głównego tematu. Jaka przyszłość czeka Niemcy? Jeszcze raz o wyborach. Zachęcam po prostu kierować się nie sympatiami politycznymi, nie tym, że ktoś jest bardziej przystojny, ktoś im mniej, tylko popatrzcie, czy miasto podczas poprzedniej kadencji, poprzedniej władzy rozwinęło się, rozkwitło, czy też podupadło, czy też spadło w długi, czy też jest betonoza, czy też miejsc pracy przybyło, czy ubyło, czy tak jak niestety w moim nieszczęsnym Poznaniu 30% kamienic, gdzie w Śródmieściu to chyba 80% kamienic stoi pustych zupełnie, nikt w nich nie mieszka, pustostany. No tutaj Radek Sikorski skacze po nawierzchni i mówi, jak jest fajnie, bo jaka o nowa nawierzchnia. Dobrze, przechodzimy już do Niemiec. Dobrze, pierwsze pytanie, co czeka Niemcy? Jaka przyszłość czeka Niemcy? Co się wydarzy u naszego zachodniego sąsiada? Karty, pokażcie rzetelnie, prawdziwie i precyzyjnie. Ja jeszcze tylko przypomnę, że nie tak dawno wykonywałem prognozę dla Rosji i mówiłem, że widzę śmierć, widzę tragiczne wypadki, widzę dla Putina jakieś bardzo złe wiadomości, widzę żałobę, no i wiemy, co się wydarzyło. Był zamach w sali koncertowej w Krokus Hall City, oprócz tego teraz jeszcze wielka powódź, przerwanie tamy, oprócz tego Armenia jako jeden. Też zapowiadałem taką pogłębiającą się izolację Rosji. I tutaj ci, którzy interesują się polityką, wiedzą, że Armenia powoli odwraca się od Rosji też, a Rosja wiązała z tym krajem duże nadzieje. Dobrze, ale przechodzimy teraz do Niemiec. Co czeka Niemcy? Karty, pokażcie rzetelnie, prawdziwie i precyzyjnie. Co czeka Niemcy? Co się wydarzy w Niemczech? Karty, pokażcie rzetelnie, prawdziwie i precyzyjnie. Co czeka Niemcy? Co się wydarzy? Co się wydarzy w Niemczech? Co się wydarzy w Niemczech? Dobra, patrzymy. No
Popatrzcie, bo z przełożenia ciekawie się pokazało. Na teraz mag. Mag oznacza jakieś oszustwa, oznacza manipulację, manipulowanie opinią społeczną, manipulowanie społeczeństwem. Na przyszłość cesarz. Jak łatwo się domyślić, cesarz oznacza władzę, ale cesarz oznacza taką władzę, no jak to była kiedyś, władzę absolutną. Taki zamordyzm. Więc już z przełożenia nie jest to najlepiej. A jeśli te dwie karty zestawimy ze sobą razem, no to łatwo się domyślić, że oznaczają, mag generalnie jest kartą nieuczciwości, nieuczciwości, kłamstwa, manipulacji. Jeżeli zestawimy te dwie karty, no to łatwo się domyślisz, nieuczciwość ze strony władzy. Rozkładam karty. No będą kłopoty, to nie jest przypadek, co prognozują ekonomiści. Można łatwo się z tymi prognozami zapoznać, także przygotowując się do programu opieram się nie tylko na tarocie, ale opieram się też na faktach. To wiecie, że każdorazowo przygotowuję staranny research internetowy i sprawdzam, zapoznaję się z opiniami ekspertów. Pokazują się trudy. Karta opisująca Niemcy w teraźniejszości, w najbliższym czasie, to jest karta dużych trudów, dźwiganych obciążeń, dźwiganego ciężaru. Nie jest i nie będzie łatwo przeciętnym Niemcom. Będzie im ciężko. Niby mają jeszcze jakieś pieniądze, o tym mówi karta czwórki monet, ale obciążeń będzie przybywać i będzie się robić coraz biedniej, o czym uprzedza karta piątki monet, karta biedy. Co prawda na przyszłość pokazują się decyzje ekonomicznie budujące. Bo mamy as buław, czyli dynamiczny, obiecujący początek, i szóstka monet mówi o jakichś sprawach handlowych, o jakichś sprawach biznesowych, czyli że będą podejmowane decyzje mające na celu, czy to rozruszać gospodarkę, czy w inny sposób poprawić kondycję finansową przeciętnego Niemca, czy nie tylko Niemca, no bo wiemy, że w Niemczech Niemców mieszka coraz mniej. Takie są fakty, ale bardzo niepokojące jest to, że mamy kartę wieży. Mamy kartę wieży, która jest zawsze bardzo złą wróżbą, bardzo złym omenem, i ta wieża pokazuje się właśnie też w odniesieniu do Niemiec, w odniesieniu do tematu, o który pytamy, czyli wieża, czyli bolesny upadek. No tutaj mamy wieżę też z Rydwanem. Wieżę z Rydwanem. Generalnie, jeżeli w kartach pojawia się wieża z Rydwanem, może często zapowiadać wypadek komunikacyjny. No bo Rydwan, łatwo się domyślić, no młodzi tarociści wiedzą, już powinni wiedzieć, że Rydwan związany z ruchem, związany z przemieszczaniem się, związany ze zmianami, ale Rydwan bardzo często oznacza też samochód, oznacza środki lokomocji, oznacza transport. Także te dwie karty mogą mówić o wypadkach komunikacyjnych czy katastrofach komunikacyjnych. Mamy tak wieżę Rydwan, królową mieczy i cesarzową. No, czyli trudności. Sprawy nie idą w dobrym kierunku. Tutaj no Rydwan mówi o zmianach, tak? Mówi o zmianach, ale te zmiany będą zmianami na gorsze. Bo obok Rydwanu mamy wieżę, mamy królową mieczy, czyli zmiany, owszem, w kierunku niepożądanym. Dobrze, patrzymy dalej. Zrobimy jeszcze jeden rozkład, a potem zastosujemy ten rozkład zwany rentgenem. Tylko ja sobie znajdę. Dobrze, mamy karty. Pokażcie rzetelnie, prawdziwie i precyzyjnie. Co czeka Niemcy? Karty. Pokażcie rzetelnie, prawdziwie i precyzyjnie. Co się wydarzy w Niemczech? Co czeka Niemcy? Jaka przyszłość czeka Niemcy? Niech pierwsza karta pokaże główny problem Niemiec. Niech druga będzie ostrzeżeniem dla Niemiec. I tak dalej. Intuicja podpowiada zakończyć tasowanie.
Na teraźniejszość król buław, czyli takie rządy twardej ręki, na przyszłość będzie powrót do czegoś z przeszłości, o czym mówi karta szóstki kielichów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. No, nieciekawie, niezbyt dobrze. Pierwsza karta jest pozytywna, bo to jest karta dziesiątki kielichów, czyli jedna z najbardziej pozytywnych kart w tarocie, ale pamiętajmy, że ona pokazuje nam jako główny problem, czyli główny problem szczęście, ostrzeżenie jest przed zmianami, przy tym rycerz kielichów, to jest tak, on jest takim błędnym rycerzem, tak wiem, młodzi tarociści wiedzą, tak, czy młode tarocistki, rycerz kielichów jest kartą poszukiwania ideału, rycerz kielichów wciąż krąży, wciąż zmienia, on jest niezdecydowany, wciąż zmienia partnerki i rycerz kielichów może mówić o takich zmianach niepewny kierunek zmian. I to też tutaj pamiętajmy, że jest w formie ostrzeżenia. Rada to jest pilnować własnego nosa. O tym mówi karta dziewiątki buław. I też jest trochę ostrzeżeniem, bo wiemy z jakiego powodu, ale też trochę mówi o takiej izolacji Niemiec. Ja już tam powtarzałem wielokrotnie, że w polityce zagranicznej, w polityce między państwami nie ma sentymentów, jak tutaj pokazują się w tarocie, jak wykonuje prognozy dla poszczególnych państw, to widać, że każdy z tych państw pilnuje własnego nosa tak naprawdę i przede wszystkim własnych interesów. No ale tutaj widać, że Niemcy trochę takie osamotnione mogą być. No co prawda siłę przebicia, to one mają wiadomo, bo ich pozycja, oni mogą być osamotnieni, ale ich pozycja w Unii Europejskiej, w Brukseli jest taka, że jeżeli powiedzą podskakiwać, to wszyscy, no poza Macronem, poza Francją, będą pytać jak wysoko. Czyli mamy tak, ostrzeżenie przed tą izolacją, niepewny kierunek, w którym zmierzają Niemcy, coś się kończy w ogóle w dziejach Niemiec. Czwórka buław zawsze w moich rozkładach pokazuje, że coś się kończy, że coś się finalizuje, że kończy się, ja bym powiedział, że kończy się taki dobry okres w dziejach Niemiec, bo następne karty nie wróżą dobrze. Dziesiątka mieczy, karta bólu, cierpienia i straty i siódemka mieczy, karta straty, karta złodzieja. No, czyli te straty finansowe, straty ekonomiczne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I to ze strony partnerów i ludzi z otoczenia. Ja twierdzę, że partnerzy, ludzi z otoczenia Niemców, sąsiedzi wbiją im nóż w plecy, tak jak tutaj jest na tej karcie. Nie będą się nimi przejmować. Niedaleka przyszłość to są straty. Siódemka mieczy zapowiada duże straty finansowe. Co mamy dalej? Nerwowo. Będzie nerwowo w Niemczech z jakiegoś powodu, z powodów gospodarczych, ale myślę, że nie tylko. Że karty mówią nie tylko o tym. Generalnie sytuacja w świecie to jest inna sprawa, jest napięta. Wszyscy wiemy z jakich powodów. I tutaj nerwowo będzie też w Niemczech. Podupadająca gospodarka, będą próby ratowania tej gospodarki. Niektóre może zresztą się powiodą. Generalnie trend jest spadkowy w kartach. W kartach pokazuje mi się państwo niemieckie, gospodarka niemiecka, podupadająco, jako taka chyląca się, nie chcę powiedzieć chyląca się ku upadkowi, to może za dużo powiedziane, ale problematyczna. Pokazuje się bardzo problematycznie, pokazuje się nerwowo. Będą jakieś drobne sukcesy, owszem, ale potem pokazuje się znowu bieda. Siódemka monet, karta małych czy też żadnych sukcesów, braku wyników z ciężkiej pracy.
Ciekawe, bo tak, mamy kartę choroby, czy też kartę izolacji i mamy kartę władzy, kartę cesarza. Ostatnią kartą jest śmierć, czyli coś się kończy w dziejach Niemiec. Bardzo możliwe, że nastąpi jakaś zmiana władzy, że ten rząd nie dotrwa do końca kadencji. Bo mamy kartę śmierci. Oby też nie było jakichś wypadków terrorystycznych, czy jakichś wypadków śmiertelnych, no bo karta śmierci często przed tym właśnie ostrzega, przed jakimiś katastrofami, przed aktami terroru na przykład. No, karta śmierci może mieć takie znaczenie, ale tutaj też pokazuje się, że przyszłość obecnego rządu jest niepewna, że Niemcy, wyborcy będą niezadowoleni z decyzji, że to trochę takie łatanie gigantycznych dziur przy pomocy jakichś plasterków. Tak bym to ujął. A teraz sprawdzimy, co z Olafem Scholzem, z głową niemieckiego rządu, jak wpłynie na kraj, jakie podejmie decyzje. Czyli rozkład zwany rentgenem. Dobrze. Jakie są intencje Olafa Scholza wobec Niemiec? 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 Jakie są intencje? Pozwólcie, że najpierw wylosuję karty. Jakie są intencje Olafa Scholza wobec Niemiec? Jakie są oczekiwania Olafa Scholza wobec Niemiec? Jakie są oczekiwania Olafa Scholza wobec Niemiec? Jak Olaf Scholz postrzega Niemcy? Jak Olaf Scholz postrzega Niemcy? Jak Olaf Scholz postrzega Niemcy? Co Olaf Scholz da Niemcom? Co Olaf Scholz da Niemcom? Co Olaf Scholz przyniesie Niemcom? Co Olaf Scholz przyniesie Niemcom? Co Olaf Scholz przyniesie Niemcom? Co Olaf Scholz? Co Olaf Scholz przyniesie Niemcom? Co Olaf Scholz przyniesie Niemcom? No ciekawe. Ogólne nastawienie Olafa Scholza do Niemiec. Ogólne nastawienie Olafa Scholza do Niemiec. Ogólne nastawienie Olafa Scholza do Niemiec. Co ukrywa Olaf Scholz przed Niemcami? 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 Obraz relacji w chwili obecnej pomiędzy Olafem Scholzem a Niemcami. Obraz relacji w chwili obecnej. Proszę. Działania Olafa Scholza względem Niemiec w ciągu, zapytamy, no, kolejnych 3 miesięcy. Jakie będą działania Olafa Scholza względem Niemiec, jakie będą działania Olafa Scholza, jakie będą decyzje Olafa Scholza względem Niemiec w ciągu najbliższych 3 miesięcy, jakie będą decyzje i działania Olafa Scholza względem Niemiec w ciągu najbliższych 3 miesięcy, jakie będą decyzje, działania Olafa Scholza względem Niemiec w ciągu najbliższych 3 miesięcy, w jakim kierunku? Momencik, w jakim kierunku zmierza relacja Scholza z Niemcami? 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 Dobrze, już odpowiadam na pytanie. Jakie ma intencje Scholz względem kraju, względem rządu, względem Niemców? Pokazuje się izolacja. Ciekawe, że pokazuje mi się izolacja. Pustelnik i ósemka mieczy mówi o izolacji. No i teraz pytanie, czy on by chciał izolować Niemcy od innych krajów, czy od
od problemów, może od imigrantów, może o właśnie, właśnie tak, od jakichś poważnych decyzji, nad czym się waha, nad czym się zastanawia. Ale tutaj mi się pokazuje właśnie tak, jakby on chciał trzymać jednak Niemcy z daleka, jakby swój kraj chciał trzymać z daleka od innych, jakby chciał znowu odgrodzić takim murem. Jakie są jego oczekiwania? Sprawiedliwość. On jest taki niezdecydowany. Sprawiedliwość mówi o takim braku decyzyjności, braku działań. Zresztą ta karta dwójki była też o tym mówiła. Jak postrzega Niemcy w Rycerzu Monet, postrzega jako taki kraj kupiecki. Handelszem pochodzi z rodziny kupieckiej. Co da Niemcom? Bardzo ważne pytanie. Co da Niemcom? Pokazuje się pieniądze i pokazuje się świat. Mamy tak, dwójkę mieczy, czyli może być albo sojusz z kimś, albo taki brak decyzyjności i mamy dziesiątkę monet. To są albo pieniądze, albo dom i mamy kartę świata. Czyli pieniądze ze świata, pieniądze dla świata. No ja bym tak to ujął. Pieniądze dla świata. Co może dać Niemcom? Ja bym w tej karcie widział, że nie tyle Niemcom da, ile raczej zabierze, żeby przekazać walczącemu krajowi, żeby wesprzeć Ukrainę. Tak należy te karty odczytać. Sojusz z kimś, umowa z kimś, pakt z kimś i pieniądze dla kogoś ze świata. Pieniądze dla jakiegoś innego kraju. Raz, dwa, trzy, cztery. Ogólne nastawienie Scholza do Niemiec to jest sentyment, karta sentymentu, karta ojczyzny. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dwa, sześć. Co ukrywa? Ukrywa. No jak każdy polityk jest fałszywy. Każdy polityk jest fałszywy, nie mówi prawdy, jest przebiegły, jest manipulantem, jest sprawny PR-owo, sprawny marketingowo, ale co ukrywa? Niepokoją mnie te dwie karty. Moc najczęściej oznacza przemoc i początek jakichś działań przemocowych, tak? Jeżeli kartę mocy postawimy obok karta asa kielichów, to nie będzie początek miłości, tylko początek jakichś działań przemocowych, jakichś działań z ukrycia. Początek działań przemocowych, początek działań z ukrycia i to te działania o takim nie do końca legalne. O, tak to można powiedzieć. Na pewno nie do końca moralne. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Co może dać siebie? No, rządy silnej ręki. Rządy silnej ręki. No tutaj pokazuje się w tych kartach, chociaż jest nie do końca zdecydowany, chociaż jest taki niezdecydowany, chociaż jest wahający się, to jest przy tym uparty. Taki paradoks, o tym mówi król Buław. Jest przy tym uparty i nie lubi sprzeciwu, nie lubi dyskusji, nie lubi dialogu. Król Buław to mężczyzna o silnej osobowości, uparty, nerwowy, skłonny do wybuchów, nieznoszący sprzeciwu, konfliktowy, rywalizujący z innymi, samiec alfa. No i mamy bardzo, bardzo ważne dwie kwestie, tak, o których mówiłem. Jego działania głowy Niemiec względem państwa w ciągu kolejnego miesiąca. Mamy diabła, więc to będą jakieś nieuczciwe działania finansowe. Jakieś nieuczciwe działania finansowe, jakieś działania na rynku pracy, bo król Monet mówi o pracy, mówi o finansach. Jakieś decyzje obarczające niemieckich obywateli. Mogą to być większe podatki, mogą być to jakieś pośrednie obciążenia podatkowe. Sięganie do kieszeni obywateli. Tak bym to zinterpretował. Zresztą to jest bardzo łatwa interpretacja. Tak, skoro król Monet to finanse, a diabeł to nieuczciwość, czyli zabieranie pieniędzy obywatelom, no bo tutaj mamy, jakie będą jego działania.
w jakim kierunku zmierza ta relacja? W kierunku niezadowolenia. Niemcy nie będą zadowoleni z jego decyzji, z jego rządów, z jego poczynań. I mamy kartę pazia buław, czyli takich niedojrzałych, nieprzemyślanych, takich infantylnych, takich niepoważnych zachowań, niepoważnych decyzji. Rzeczy, które dzieją się, będą rzeczy, które będą się działy szybko, które będą miały gwałtowny przebieg. Czyli tak to się pokazuje. Ja myślę, że to tak naprawdę ten, w jaki sposób wypowiedział się Tarot, to jakby jest zgodne z tym, co mówią eksperci, co mówią z głosami ekspertów na temat gospodarki niemieckiej, na temat Niemiec. Tylko Tarot nie owija niczego w bawełnę, jak widzicie. Tak? Tarot zawsze wali prawdę prosto w oczy. To jest właśnie charakterystyczne w tych kartach, bo niektórzy twierdzą, że to jest dzieło szatana, że w ogóle wróżbici i wróżki to są związane z siłami nieczystymi. Kochani, katolicy, chrześcijanie, to ja mam dla was takie wyjaśnienie, ponieważ sami wiecie, że interpretujecie, katolicy interpretują świat jako dzieło boskie, wychodząc z założenia, że każdy skutek musi mieć swoją przyczynę. Więc świat i w ogóle wszechświat jest dziełem Bożym, bo musiał mieć swoją przyczynę, bo ktoś go musiał stworzyć. Ktoś musiał stworzyć też nasz wróżbitów, wróżki i wróżbitów. Skądś mamy ten talent. Jest także przypowieść Biblii o talentach i o tym, że mamy je rozmnażać. Wszyscy znamy przypowieść o braciach, którzy otrzymali talenty i mieli je rozmnażać. Ten, który nie rozmnożył talentu, tylko zakopał, został skarcony. Ja rozmnażam mój skromny talent, moje zdolności. Nauczyłem się, korzystam nie tylko z tarota, ale nauczyłem się także korzystać z mocy run, z kart cygańskich, z kart Lenormand, z kart do gry. Ostatnio uczę się także chińskiej wyrocznie I Ching, więc ja po prostu rozwijam te talenty, które otrzymałem od stwórcy. A co do tarota? Jeszcze już w XIV wieku zauważono, w kronikach po raz pierwszy pojawił się, w europejskich pojawiają się wzmianki o tarocie, który nie wiadomo jaką drogą pojawił się na dworach królewskich, na dworach królewskich władców. Już wtedy zauważono, że on służy do rozwoju moralnego. I ci, którzy korzystają z tarota, dobrze o tym wiedzą. Widzicie, tarot nie owija niczego w bawełnie. Jeżeli ktoś oszukuje, jeżeli ktoś kradnie, jeżeli ktoś kłamie, jeżeli ktoś żyje w trójkącie miłosnym, tarot bez ogródek wypowie się na ten temat, pokaże mu to prawdę prosto w oczy. Mag mówi o kłamstwie, oszustwie, manipulacji. Podobnie wypowiada się paź buław. Mówi też o kimś nieuczciwym, o kimś fałszywym. Diabeł, oczywiście nieuczciwość, siódemka monet, kradzież. Więc jeżeli ktoś postępuje nieuczciwie, tarot nie owija w bawełnę. Dlatego łatwo stwierdzić, że absolutnie ani tarot, ani wróżki, ani wróżbici nie mają żadnego związku z siłami nieczystymi, a twierdzę, że wręcz przeciwnie. Kochani, nie zatrzymuję dłużej, idźcie na wybory albo i nie, według własnego uznania. Pogoda, przynajmniej w Poznaniu, jest zachęcająca do spaceru. No, obecne władze miejskie, które chcą... chciałyby na pewno utrzymać się przy sterach. Pozdrawiam raczej ozięble i raczej nie życzę im sukcesu, bo na takim tonącym Tytaniku nie chcę dalej mieszkać. Życzyłbym wszystkim poznaniakom jednak mądrych decyzji, żeby ten Poznań przeobraził, zmienił się na lepsze, tak? Także kochani, wszystkiego dobrego, wybierajcie mądrze, trzymajcie się, cześć!